Chyba nie tak wyobrażali sobie zarówno kibice, jak i siatkarze SKS Tenczy swój pierwszy mecz w roli gospodarza w sezonie 23-24 III Ligi Siatkarzy. W hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim zmierzyli się z liderem tabeli Strzebiatowa. Niestety dla siatkarzy z Krosna Odrzańskiego obecny lider potwierdził swoją moc i wygrał z siatkarzami SKS Tenczy. Krośnianie nie wywalczyli nawet seta. Przegrali 0-3. do W pierwszym secie wynik 25-20, w drugim 25-18. Najbliżej rywala tęcza była w ostatnim secie, który i tak przegrała do 23. Po dwóch rozegranych spotkaniach tęcza zajmuje piąte miejsce w tabeli. A już w najbliższej kolejce, w niedzielę 19 listopada na wyjeździe, Nasi siatkarze spotkają się z zespołem z Zielonej Góry. To spotkanie zaplanowano na godzinę 17. Siatkarskich emocji w Krośnie Odrzańskim w ten weekend jednak nie zabraknie. W sobotę 18 listopada w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Płaskiego odbędzie się drugi ogólnopolski turniej mini siatkówki. Zmagania ruszają od godziny 9:45. Zapraszamy do wspólnego kibicowania.